to jeden ze starszych, prawdziwych torów wyścigowych. Znajduje się w lesie. Ma świetną historię. Jest w zasadzie jednym z najdłuższych torów w kalendarzu. Jest to tor, na którym czujemy, że dokoń zmierzamy. Jedziemy przez las do góry, a później zjeżdżamy w dół bardzo, bardzo szybko. Bardzo szybkie zakręty i zakręty średniej prędkości, eski i długie proste. To oznacza dużo wyprzedzeń. Trzeba trzymać gaz do dechy i nie puszczać. Im lepszy balans i pakiet aerodynamiczny, tym bardziej można atakować te szybkie zakręty, więc tutaj bardzo się liczy pewność. Jeśli spojrzymy na symulator El Rouge, to jest najbardziej ekscytujący zakręt. Kiedy pod niego podjeżdżamy, nasze wnętrzności idą w dół, natomiast kiedy znajdujemy się już na górze, mamy wrażenie, że chcą wyjść przez usta. Jest to dosyć ekscytujące, szczególnie, że jedziemy ponad 300 km na godzinę. Zwykle miewam tam dobre wyścigi. To dobry tor dla mnie. Nie mogę się doczekać, kiedy was tam zobaczę i trzymajcie za mnie kciuki.